Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, chciałabym z wami dzisiaj trochę popierniczyć. To tak dla rozluźnienia atmosfery, słuchajcie, bo wiem, że teraz jest napięta atmosfera. Wszyscy gonią, biegają, to zakupy, to sprzątanie, to gotowanie, to pierogi i tak dalej. No i właśnie ja wpadam do was, żeby wam pomóc trochę, żeby wam podpowiedzieć, co zrobić szybko. I to właśnie dzisiaj jest piernik. Ja wiem, że na Cookido jest szybki piernik, ale słuchajcie, no przecież mnie znacie, nie może być tak prosto i łatwo, więc ja wam zaproponuję inny piernik z przepisowni i on jest tak prosty, że naprawdę jego się robi w chwila, tylko że oczywiście ja muszę zrobić dwie blaszki, jedną większą, drugą mniejszą, bo jedna musi zostać w domu, z drugą się wybieram do znajomych, to chociaż zaniosę piernik, coś tam jeszcze zrobimy i będzie super. Także kochani, dzisiaj szybki piernik, tylko że z przepisowni i występuje on pod nazwą piernik wilgotny. Bardzo zbliżone są składniki do tego, jak tam jest na Cookido, no ale wiecie, ja muszę trochę pokombinować. O, kopystka została, barszcz się gotował, bo po co sprzątnąć, trzeba wziąć nową. Dobra, no i rozpoczynamy, słuchajcie. Tutaj jest w ogóle przepis przecudowny, aczkolwiek nie ma podane wagowo ile co jest, bo to jest taki przepis domowy, nie przerobiony jeszcze na Thermomix i stwierdziłam, że ja nie będę go przerabiała, bo to jest za proste, żeby go przerobić. Tak, przesiewam mąkę sobie, dlatego że bardzo dużo osób mi podpowiedziało i za to wam bardzo dziękuję, że mąka przesiana jest dużo lepsza. No ale dobra, słuchajcie, przesiewam mąkę. 3 szklanki. Ja muszę zrobić 5 szklanek, dlatego że no muszę zrobić 2 blaszki. Także jak sobie już przesieję tą mąkę, to do was wrócę. Dobra, przesiałam sobie tą mąkę. I teraz tak, lecimy po kolei. Słuchajcie, wszystko tak naprawdę wrzucamy na raz. Bo tak, 3 szklanki mąki, jedna szklanka to jest mniej więcej 150-160 gramów, to też wiecie, zależy od szklanki, no ale tak przypuśćmy. Do tego dajemy szklankę szklankę mleka, ja oczywiście daję więcej. Odpalamy piekarnik na 180 stopni i szykujemy sobie foremki. Ja to zrobię w keksówkach, właśnie tu jest ta mniejsza, tu jest większa. Wysmarować masłem, ja to zaraz zrobię, wysmarować masłem, obsypać bułką, ale dobra, wróćmy do składników. 3 szklanki mąki, szklanka mleka, szklanka cukru, o i teraz mam, pomoczyłam sobie, ale to nic, szklanka cukru, czyli ja muszę 1,5, bo nawet nie zostało wiele, a to w sumie nie zaszkodzi, bo nie musi być takie słodkie, dobra. Poczekajcie, mamy tak, mąkę, mleko, cukier, marmolada. Słuchajcie, tak, do tego idzie marmolada. Gdzieś tutaj łyżeczki, są łyżeczki, pies non-stop po nogach mnie tu smyra. Szklanka marmolady, czyli u mnie 1,5 szklanki marmolady. Dobra. Szklanka oleju. O. Wszystko dajemy naraz. Słuchajcie, to jest taki mega szybki przepis, tak jak ten sernik w 30 sekund, tak? Dobra, oleju, 3 jaja. Ło, ciekawe, czy to się zmieści. Przemieszam kopystką, żeby te płyny wsiąknęły tam pod spód. Dobra. Co jeszcze tu mamy? A, dobra, już tylko jaja, 3. Jest. Słuchajcie, co tu się dzieje? Dobra, kakao gorzkie. Gorzkie kakao będzie... 2 łyżki, czyli ja potrzebuję dodać 1 łyżka, 2 łyżka, 3 łyżka, dobra. Przyprawa do piernika, też 2 łyżki, także zobaczcie, wszystko idzie, 2, 3, 2, 3. Raz, 2 łyżeczki, łyżki. O, no ale piernik to piernik, dobra, wsypujemy całość i na koniec dodajemy jeszcze sodę. Do tego jeszcze będzie nam potrzebna czekolada, ale to czekolada będzie już jako polewa. 2 łyżeczki sody. Dobra. No i tak naprawdę, słuchajcie, zamykamy urządzenie.
Rozpocznij gotowanie. Widzicie, ja nawet nie rozpoczęłam gotowania, no bo po co? Wymieszę 4 obroty, 4-30 sekund, tak naprawdę. Obroty 30 sekund, obroty 4. 4-4. I piernik się miesza, ja sobie przygotuję właśnie blaszki. I kochani, tak naprawdę ciasto już jest gotowe. Ja musiałam troszeczkę tu podkręcić jeszcze czas, bo no miałam więcej niż wypadało. No i co, przelewamy do foremek wysmarowanych tym masłem i bułką tartą. Możecie kaszomanna, możecie dać te, no powiedzcie, papier po prostu. Rozlewamy to i lecimy do piekarnika. I tu piekarnik, 180 stopni, tak jak już mówiłam. Pieczecie między 50 a 60 minut i wszystko tutaj zależy od piekarnika. Słuchajcie, sprawdzajcie te ciasta patyczkiem, bo naprawdę piekarnik piekarnikowi nierówny i potem piszecie, że wyszedł za kalec. Mi też czasami wychodzi, nie mówię, że nie. Ale słuchajcie, jak sprawdzicie patyczkiem, to są większe szanse na to, że będzie wszystko ok. No i potem zostaje nam polewa. Tutaj możemy zrobić czekoladę, tutaj możecie zrobić lukier. To już według, że tak powiem, osobistych upodobań. Ja zrobię czekoladę i będziemy wcinać. No wiadomo, trzeba jeszcze go ostudzić, tak? Pieczemy 50-60 minut w piekarniku 180 stopni, góra-dół. I później już próbujemy. Kochani, te pierniki wyszły mega, mega wyrośnięte. Zobaczcie, tak wyszły z foremki. Oczywiście mój już kawałek jest zjedzony, no bo przecież to jest jeden, a to jest drugi. Zobaczcie, naprawdę. One są super, rosną i są mięciutkie w środku, takie puszyste, wilgotne. No ale teraz ja jeszcze potrzebuję zrobić polewę, bo ten w domu co zostaje, to zostaje. Ale ten warto jakoś przyozdobić, dać jakieś tam posypkę, tak żeby było świątecznie. Jak się idzie do kogoś, no to warto już się postarać. I tu tak, oczywiście skorzystam z tego przepisu na polewę z tych świątecznych serniczków. Na patyku, bo ta polewa była super, ona tak twarda się robi i fajna. No, psy tu szaleją, widzicie. Tylko teraz tak, tam jest 200 gramów czekolady, ja zużyję, no właśnie, i co? Co się wydarzyło z czekoladą? Jest 76, tabliczka nagle się, nie, dobra, jest 100, okej. Okay. No i zakładam miarkę z pokrywą, 100 gramów czekolady, miarka z pokrywą, 4 sekundy, obroty 8, rozdrabnianie, głośno. No i teraz zgarniamy kopystką, zakładamy pokrywę, 5 minut, 60 stopni, obroty 1, to niech się roztapie, ja sobie przygotuję tu ładny talerzyk, poleję to, posypkę pokażę Wam, spróbujemy i będzie git. Kochani, polewa zrobiona u mnie jak zwykle się dzieje, bo po prostu polewę podgrzewam trzeci raz. Polewę, może nawet nie polewę, tylko czekoladę. Oblewam ten piernik, ten, który idzie, że tak powiem, do ludzi. I udekoruję go. Zobaczcie, jaka przepyszna. Właśnie specjalnie wziąłam czekoladę mleczną, a nie taką czarną, żeby to było widać, tak? Żeby ten efekt, żeby ta dekoracja była fajna. O, jeszcze trochę. Ona tak szybko zastyga, więc tu muszę się śpieszyć. O, rozsmaruję. Niech ona się poleje trochę po bokach, zobaczcie. Może trochę mało, ale nie, bo będzie za słodkie. O. I teraz dajemy nasze, co tu mam, gwiazdeczki takie świąteczne, bo to świąteczny nastrój, to niech będą świąteczne gwiazdki, o. Tak, gwiazdka przyleciała. O, jejku, powiem Wam, jestem z siebie zadowolona, bo to ładnie wygląda i muszę tak szybko to poustrajać, bo ta czekolada naprawdę szybko zastyga. O, gwiazdeczki się skończyły, no to damy jeszcze perełki, chociaż na tych perełkach to można tak naprawdę zęby zgubić. Ale, dobra, zobaczcie, zobaczcie, jak przepiękny wyszedł piernik. Taka skromna dekoracja, gwiazdeczkowo-perełkowa, ale to naprawdę trzeba robić szybko, żeby czekolada się zastygła, no bo ona szybko zastyga. A teraz próba tego mojego bez czekolady. O, patrzcie, się kroi pięknie, nie mam talerzyka, ale dobra, nakruszę. Patrzcie, jest upieczone ciasto, no i my już próbowaliśmy. Mięciusie, pierniczek, przecudownie. Kochani,
dosyć pierniczenia, bierzemy się dalej do roboty. Ja Was pozdrawiam, kawa do tego, na przykład może być też z dodatkiem przyprawy do piernika, albo jakaś dobra herbatka z cynamonem. Dobra, buziaki, pa, pa!